Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj poprowadzi nas fragment z Dziejów Apostolskich. Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Piękna scena, w której święty Piotr robi miejsce Duchowi Świętemu. Można też innymi słowami powiedzieć, wszystko, co robi, przywołuje Ducha Bożego i to nie tylko dla Niego, ale dla tych, którzy są obok Niego. Nawet ku zaskoczeniu wiernych, którzy są z Nim, Żydów, na pogan. Duch Święty zstępuje na pogan, kiedy święty Piotr mówi. Chciałabym Was dzisiaj zachęcić i zaprosić do tego, żebyśmy pomodlili się o taką łaskę naszej mowy, naszego działania i całego naszego życia, które będzie robiło miejsce Duchowi Świętemu. Żebyśmy się nie panoszyli, żebyśmy się tak nie nadymali w naszym działaniu, że tam już nie ma miejsca dla Ducha Świętego. Ale wszystko, co robimy, aby służyło Jego przychodzeniu, abyśmy przygotowywali Mu jakby drogę, robili miejsce. To jest piękne zadanie dla nas chrześcijan, aby Duch Święty mógł wstępować na każdego, kogo spotykamy. Kochani, to wydaje mi się niezwykle ważne, aby Duch Boży działał w nas wszystkich. Poprośmy Matkę Bożą o dar takiego życia, który robi miejsce dla Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Kochani, życzę sobie i Wam, żebyśmy byli takimi, którzy niosą i wypraszają Ducha Świętego. Zapraszam Was jeszcze do pieśni maryjnej i ogłoszenie. W linku macie możliwość zapisu na rekolekcje ignacjańskie. Bardzo zapraszamy Was, zachęcamy. W sierpniu są aż 3 tygodnie do wyboru. Można wybrać, przyjechać i przeżyć niezwykły czas. I zachęcam też tych z Was, którzy chcieliby wesprzeć naszą działalność do tego, aby stać się naszymi patronami. Również macie podlinkowaną taką możliwość. Dziękuję też wszystkim tym, którzy już nas wspierają. Niech Duch Święty nas dzisiaj poprowadzi ku radości, ku Jezusowi. Szczęść Boże!